Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do 474 Q&A, mam nadzieję, że, znaczy witam wszystkich, którzy oglądają i którzy słuchają, standardowo, natomiast mam nadzieję, że nie będzie tak długo, no wiem, przesadziliśmy chyba w zeszłym tygodniu troszkę, ja też myślałem, że nagrywam godzinę z kawałkiem, a tu prawie 2 godziny, no dobra, postarajmy się zrobić to szybciej, więc będę mówił szybciej, najwyżej będę skracał niektóre rzeczy, o których mówiłem już gdzieś tam w poprzednich Q&A, czy poruszałem w innych filmach. Ania P. pierwsza ma rację, nie falka już. Witaj, wróćcie ode mnie. Klasyczne pytanie. Czy Apple wreszcie naprawiło nową wersję iOS-a? Jak działa normalna wersja? Jest lepiej? Co w przypadku 13 Pro Max oraz 14 Plus? Jak tam działa? Wiesz co, no 14 Plusa, pozdrowienia dla Ciebie i Twojej rodziny. Również 14 Plusa już nie mam, bo to był od Apple'a i musiałem go oddać naturalnie. Jeżeli chodzi o 13 Pro Maxa, w ogóle go nie używam. Jest po prostu naładowany i zamknięty w pudełku, bo miałem go sprzedać, ale na razie, znaczy nie wiem co z nim zrobić, przyznam szczerze. W sensie chciałem go sprzedać, ale z drugiej strony jest tak porysowany na tym ekranie, więc tam nie za bardzo ktoś go chciał. To raz, sorki, a po drugie, no tak już doszedłem do wniosku, że kurczę, jak mam go teraz sprzedawać za bezcen, to wolę mieć jakiś taki awaryjny telefon w razie W. I tyle. Natomiast jeżeli chodzi o iOS-a, no to ja niespecjalnie jestem nawet na tym 16.3.1 zadowolony. Jest lepiej, ale nadal nie idealnie. W sensie nadal telefon się mocno grzeje, bateria trzyma ok, ale bez szału. Znaczy w sensie to nie jest ten poziom, co 13 Pro Maxa jak miałem, to mówiłem, Boże, telefon nie do rozładowania w 2 dni. Tu takiego efektu od samego początku 14 Pro Maxa nie miałem i jest to bardzo żenujące, bym powiedział szczerze. W sensie, no to jest jakby robisz upgrade telefonu z jednej wersji na drugą, a niby dostaje coś tam lepszego, no i okej, aparat jest lepszy i wiele innych rzeczy, ale jakby nie czuję, żeby ta bateria była blisko nawet tym 13 Pro Maxa. Szkoda, szkoda. No. Ale to jest jakby wina systemu, braku optymalizacji. Podejrzewam, że cały czas jakby kwestia też tego, że dynamiczna wyspa tam miesza swoje. No bo jakby, co się więcej zmieniło, tak? No procek jak zawsze co roku nowszy, nowa iteracja iOS-a, no ale zmieniła się tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o renderowanie całego obrazu, no to jest dynamiczna wyspa. Więc podejrzewam, że to ona coś tam naknociła. Okej, Marek Kech. Kupiłem S23 Ultra 512. Jak dla mnie rewelacja i przesiadka z S21. Znaczy ja powiem tak, no uważam, że moja recenzja pojawi się prawdopodobnie w poniedziałek, może we wtorek. S23 Ultra, bo już się do niej przygotowuję. Więc jeżeli macie jakieś tipy, to jeszcze dajcie znać. Natomiast no prawda jest taka, że uważam, że dawno Samsung nie miał tak udanego telefonu. W sensie, no dziwne jest to, że to jest tylko zmiana procesora, tak? No ale natomiast jakby ona ma tak duże konsekwencje za sobą idące, że rzeczywiście i bateria, i temperaturowo, i wydajnościowo jest super, nie ma żadnych przycięć, niczego takiego. Naprawdę rewelacja, tak? I jakby to nie jest, nie wiem, wychwalanie Samsunga, że wow, najnowszy Samsung jest super, tak? Bo jakby w poprzednich latach ja testowałem te wszystkie telefony. Ja wiem, że one potrafiły przyciąć, przyklatkować gdzieś tam w jakichś miejscach. Jeżeli chodzi o S23, bez żadnej aktualizacji, to też trzeba podkreślić, naprawdę nic tam nie klatkuje i tak na dobrą sprawę tylko ta animacja rozpoznawania odcisku palca, co pokazywałem i też pokażę w S23 Ultra, jest tym momentem, gdzie faktycznie widzę, że no nie jest to takie płynne, jakby powinno być, tak? No, nie wiem, czy nie zmienili tej animacji, czy ona tak słabo wygląda, bo to powinno być. Znaczy ona czasami wygląda dobrze, a czasami źle, ale bardzo często źle. Ale reszta rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo udana, więc nie dziwię się, że jesteś też zadowolony i myślę, że to jest duży przeskok, jeżeli chodzi o wszystkie poprzednie generacje Samsunga, tak na dobrą sprawę. Morfiko, mam S23 Ultra zielony, jest piękny, działa jak Samsung, na którego zawsze czekałem. No właśnie, nie dość, że sprawnie, wrażenie z najpłynniejszego, praktycznie się nie grzeje, to jeszcze kosmicznie długo trzyma na baterii. Przesiadka z Folda 2, w tamtym roku próbowałem S22 Ultra, ale po 4 miesiącach sprzedałem, bo działał mega dziwnie. Grzał się bez powodu, bateria ciekała w oczach i ubijał losowe apki w tle, łapał dziwne mikrolagi. No właśnie, to jest to. S23 Ultra to zdecydowanie sprzęt, przy którym mam szansę zostać bardzo długo. No. Odpowiem na te dodatkowe pytania. Znaczy, no, ja na ogół mam między 7 a 9 godzin na baterii. Na 5G, tam LTE miałem chyba 6 godzin z kawałkiem, co jest świetnym wynikiem moim zdaniem SOT-u, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Jakby potwierdza się to, że na przykład, no mówię, dla mnie to jest kuriozum, tak? Mała zmiana, tak? Właściwie protka, tak? No bo nie sądzę, żeby coś tam więcej zrobili. Ale jest po prostu diametralnie inny telefon, no to pewnie inaczej ludzie go oceniają i cieszę się, że ja też nie muszę go oceniać przez pryzmat Exynosa i to jest dla mnie bardzo ważne.
Dorek Wardek. Przesiadka z 21 Plusa na S23 Ultra 512 jest sporo, spoko, bateria ponad jeden dzień, dzwoni Facebook, aparat mega, zwłaszcza w nocy, widać sporą różnicę, zoom wow, nie grzeje się podczas użytkowania, jestem zadowolony z zakupu. No i super, dzięki za takie informacje, jestem bardzo wdzięczny, no bo to wiecie, no jak słyszycie ode mnie jakieś tam, nie wiem, zachwyty albo ubolewania odnośnie jakiegoś telefonu, to mówicie, o dobra, tam to pewno jest spatrzone, masz już powiedzmy wszystko przez testowanie tyle tych urządzeń, ale wasze opinie są jakby najlepsze, no bo jakby to są użytkowników i też inne użycie telefonu niż ja, tak, no bo ja jednak mam powiedzmy mocno powtarzalne te schematy, tak, korzystam z tych samych apek, robię to samo w ciągu dnia, tak, no i wygląda to podobnie, tak, ale tu jednak mamy jakby obraz użytkowników, którzy inaczej korzystają z telefonu, albo więcej robią zdjęcia, albo więcej oglądają filmów, albo więcej siedzą na jakichś aplikacjach, z których ja w ogóle nie korzystam. Jeszcze by się przydał ktoś, kto dużo gra w gry. Wyjadaczo ogórków. Ja nadal na S20 Plus 5G siedzę i w sumie wszystko działa płynnie. Zauważyłem jednak, że po zmianie sieci telefonu na LTE okropnie się grzeje. Często do takiej wartości, że nawet ładować się nie chce. Napis ładowanie bez czasu do jego zakończenia. Czy to możliwe, że przez słabszy zasięg telefon się znacznie bardziej nagrzeje? Oczywiście, że tak. No, czy w sensie przełączanie się między BTS-ami i jeżeli telefon bardzo mocno szuka i jakby zwiększa moc anteny maksymalnie, żeby utrzymać jakiś tamkolwiek zasięg, to jest typowe, tak? Znaczy, są telefony, na przykład gorzej zrobione, które nawet przy wyłączonym ekranie, tylko jakimś tam Always on Display, jak jedziesz tam jakąś dłuższą trasę i telefon się bardzo często przełącza między nadajnikami, potrafią się grzać od niczego, tak? No i jakby jest to oznaka tego, że telefon jest źle zoptymalizowany. Oczywiście telefon zawsze trochę gorzej trzyma na LTE i 5G niż na Wi-Fi, no bo właśnie ta antena tam to też powoduje i użycie danych, tak, jakby sterowanie tym, jakie dane i jak mają być przesłane i w ogóle. Natomiast no generalnie jakby tendencja jest taka, że zawsze na sieci komórkowej wypada to gorzej. I dlatego te cykle są też tam zawsze na ogół niższe. Jarek Jędzura, wibracje w S23 też są spoko, na pewno o wiele lepsze niż we wcześniejszych modelach. No ja uważam, że trochę lepsze, nie są jakoś mega. Niewielka różnica z iPhone'em, głośniki i iPhone'y rzeczywiście są ciut lepsze. W iPhone'ie i iMessage i FaceTime, cała reszta o wiele lepsza we S23, przepaść. Cały system iPhone'a wygląda archaicznie, z odsprzedażą się też nie zgadzam, popatrz na OLX, jaki obecnie jest wysyp iPhone'ów. Pewno tak, natomiast też nie wiadomo z jakich przyczyn, tak? W sensie, czy nie wiem, pewno nie wszyscy się przerzucają na S23, nie bądźmy tak optymistyczni dla Samsunga. Ale faktycznie, jakby jest tyle modeli fajnych, jeszcze też testuję, nie mogę wam tutaj pokazać, muszę go schować z kadru. Nie widzicie na pewno. Sorry, ale też mnie męczy dzisiaj. Mam też taki telefon, który też uważam, że jest naprawdę mega fajny. Już tak po, nie wiem, tam po 4-5 dniach recenzji, ale jeszcze mam NDA. Znaczy testowanie, ale jeszcze mam NDA, więc tam dotestuję jeszcze trochę. Natomiast uważam, że ogólnie po prostu Androidy się tak mocno poprawiły i to nie wiem, czy to zasługa tego Snapa, ale ogólnie pewno tak i jakby położenie nacisku na to wideo też mocno, że jakby portfolio Androidów do wyboru jest rzeczywiście tak duże i są tak dopracowane te telefony w dużym aspekcie i tak blisko siebie, tak na dobrą sprawę, że łatwiej teraz porzucić powiedzmy SAT, tak? I oczywiście no, problem jest taki, jak masz tam zegarek, słuchawki i wiele innych rzeczy, natomiast uważam, że tak czy siak jest rzeczywiście w świecie Androida naprawdę w tym roku wybitnie dobrze. Jarek, jeszcze raz. Wymiana baterii w iPhone'ie daje efekt subtelny. Na pewno na plus jest to, że nie będzie się sam wyłączał. Tak, no przy niskich temperaturach, no i przy niskim stanie akumulatora to jest tak jakby powiedzmy typowe, szczególnie kiedy masz kondycję niską. Voice over LTE przydaje się wtedy, jeśli mieszkasz na przykład w piwnicy, masz zasięg 0, włączasz wtedy tą funkcję i rozmowy kierowane są przez Wi-Fi. Normalnie, można korzystać z telefonu. Tak, no, znaczy ja pewno nie korzystam z tego, dlatego że nie mam jakiejś takiej sytuacji, że nie mam zasięgu, tak? Znaczy, żadne lokalizacje, gdzie powiedzmy, oprócz tam, nie wiem, jakiegoś spotkania, czy jak jadę gdzieś tam do znajomych, czy coś takiego, ale wszędzie, gdzie jadę na jakieś spotkania, do rodziny, gdzieś na wakacje, to zawsze mam na tyle dobry zasięg, że jakby nie mam potrzeby korzystania z tego, dlatego też nie używam tej funkcji. Szymon Borowski. Ja zrobiłem przesiadkę z S10e, jestem mega zajarany nowym telefonem. PS, mieliście problem na stronie Samsunga z zarejestrowaniem odkupu? Nie, wszyscy mają ok, ale
fajnie, że jesteś zadowolony. Pewno na S23 wskoczyłeś, skoro znaczy z małego się przerzucałeś. Renault Megane. Robert, w końcu animacje w S26 są płynne jak na iPhone'ie. I to prawda, tak, rzeczywiście jest mega płynnie i nie ma tego takiego klatkowania, to jest mega fajne. Ale jak wyłączysz 120 Hz, to bardziej to widać niż na 60 w jabłku. Nie, powiem ci, że w jabłku też widać, szczególnie jak włączysz sobie tryb oszczędzania, tak? Jeśli tak przerzucasz między 120 a 60, to widać, że jednak telefon, może nie, że klatkuje, ale że jest to takie jakieś powolne, że to nie jest takie super płynne i tak dalej, i tak dalej. Kioksia. Ostatnio po trzech Samsungach nie, podziękuję, ten jest ok, ale utrata wartości masakra, to prawda, z ogryskiem nie ma problemu. No, to jest prawda, znaczy, ale to wiecie, to jest problem tego, że jakby Samsung sam sobie trochę wbija nóż w plecy, tak, no bo na dzień dobry masz już promocję, coś, czego Apple w ogóle nie robi, tak. Po drugie, skończyła się ta premierowa sprzedaż, zaraz będą jakieś bundle, powiedzmy, ze słuchawkami, czy coś takiego. Wakacje pewno znowu będą jakieś promocje, że tam będzie jakiś odkup i tam, nie wiem, 800 zł zwrotu, czy coś. Bardzo często są takie promocje i wiesz, i wiecie, to jest fajne dla klientów, którzy kupują nowy telefon, natomiast no, skoro ten telefon już zdążył w ciągu, nie wiem, paru tygodni mieć kilka różnych promocji, gdzie można było nawet tysiaka odzyskać, no to jakby się nie można dziwić, że też za używane telefony, powiedzmy, płaci się znacznie mniej. No, masz promocję na telefon nowy, jeszcze z jakimiś słuchawkami i tak dalej, i masz jeszcze taniej, no to używany telefon musi szybciej zejść z ceny. No, tutaj się nie ma co oszukiwać. Tak to niestety działa. Sorry za ten wiatr, ale no, jeszcze jesteśmy, jakby ten niż jeszcze przechodzi. Kioksie, jeszcze raz, jeszcze jedna sprawa, skąd system pobiera tyle na S23, 70 GB? Znaczy, tam ta wartość jest mniejsza oczywiście, to zależy wszystko, na przykład na S23 Ultra to mogą być wyższe wartości, bo to zależy też od rozdzielczości, która jest włączona, bo to myślę, że to też powiedzmy gdzieś tam wpływa, jeżeli chodzi na przykład o pobrane dane, czy powiedzmy to, że powiedzmy my jesteśmy w stanie renderować jakieś tam rzeczy, tym bardziej, że zauważyłem, że dużo lepiej działa to zbliżenie na, nie wiem, sprawdźcie sobie rysikiem, kiedy masz lupę włączoną, może powiększyć chyba więcej i powiedzmy nie ma tych poszarpanych krawędzi, jest to dużo bardziej przyjemne dla osób, które mają problemy powiedzmy z dostrzeżeniem czegoś tam w telefonie, więc podejrzewam, że z tego też to wynika. Natomiast tam trzeba sobie oczywiście włączyć, ja o tym mówiłem w filmie, że trzeba zaznaczyć tam i zezwolić tej aplikacji do zliczania dostęp do plików. Wtedy jakby część systemu wyskakuje i wskakuje w konkretne aplikacje, natomiast i tak zużywa dość dużo ten system. W sensie tam chyba u mnie na Ultra pokazywało 50 parę gigabajtów, więc dość dużo później po jakimś czasie. Natomiast czy tam 40 parę gigabajtów. Więc na małych jest chyba lepiej, na tym Ultra jest chyba po prostu jakieś tam większe zużycie. Nie wiem, z czego to wynika. Możliwe, że nadal części rzeczy po prostu jako aplikacja nie zbiera. Natomiast no, też zwracam uwagę, ja na przykład na swoich testówkach na ogół instaluję te wszystkie dodatkowe tryby, czyli te ProRes RAWy, to co pobierasz tam w aparacie, jakieś tam dodatkowe aplikacje aktualizuję z tego sklepu Samsungowego, to może to też wpływać na to. Mister Matadorka ma problemy na nowych jak z S22. Ja nie miałem żadnych problemów. Jakość połączeń była naprawdę świetna. LTE, 5G, wszystko działało dobrze. No ale to mówię, no to jest kwestia zawsze operatora i lokalizacji. No to jakby ciężko powtórzyć powiedzmy te same warunki. Monikes, niech se w pupę wsadzą. Czemu to go filtry nie wyłapały? S23, nie zdążyłem zapoznać się dobrze z S22, a ci co 5 miesięcy nowy model wydają. Nie no, co rok jest, tak? No już nie, już ten i tak jest dużo mniej niż kiedyś, bo przecież mieliśmy kiedyś Note'y, które też jakby wprowadzały nowe funkcje, miały często nowe specyfikacje albo coś tam poprawione, więc jest lepiej, że tylko raz w roku, natomiast no, ludzie kupują na parę lat telefony, tak? To, że my żyjemy sobie na YouTubie w tej naszej technologicznej banieczce, że telefon co roku wychodzi nowy albo czasami dwa razy w roku, jak u Sony czy kiedyś u Samsunga, no to oczywiście nikt nie wymienia. Znaczy no, są pewne osoby, tak, które mają tam powiedzmy ograniczony budżet, natomiast normalni ludzie tak nie robią. Fabian Kowalski, nie zawodzi, spoko live. Czesiu, drugi dzień z S23 Ultra, przyszedłem się z Pixela 7 Pro. O, jak na razie odczuwam, że obsuję z bardziej dopracowanym produktem. No plus wyższa płynność w aplikacjach czy scrollowaniu, ekran mocniejszy, sygnał antena GSM w LAN. O, właśnie, bardziej funkcjonalne nakładka One UI. No tak, tam jest dużo bajerów. Pixele mają to coś w sobie, że są fantastyczne, że są takie czyste, ale rzeczywiście części tych takich zupełnie podstawowych funkcji brakuje.
Można pewno sobie to jakoś ogarnąć jakąś dodatkową aplikacją, nakładką czy czymś, no ale nie po to kupujesz piksela, żeby po prostu zaśmiecać go jakimiś badziewiami, tak? No jednak mimo wszystko. No, ale fajne porównanie też odnośnie nowego telefonu, przeskakując na nowy. Smartanek, posiadam S23 zielony od 8256, najlepszy Samsung od modelu 6, S6, S7 i wszystko śmiga aż miło. Nie grzeje się, bo teraz spokojnie wystarczy jeden dzień intensywnego użytkowania, super rozmiar, jestem oczarowany. Wcześniej miałem S8, które się grzała, ostatnio Z Flip 3, który też cieplutki był, ostatnio A53, który jest średnim smartfonem. Naprawdę mega mnie zaskoczył S23, polecam, jeśli ktoś ma wątpliwości. I Dawid też się dołącza do polecajek, No widzicie, no znaczy to nie jest tak tylko, że ja chwalę ten telefon, tylko rzeczywiście użytkownicy też w odbiorze tak no są jakby raczej entuzjastycznie do niego nastawieni. Mister Papieżak, mimo wszystko nie czuję potrzeby wymiany mojego starego Poco F2 Pro. Znaczy wiecie, no to nie jest tak, że każdy musi skoczyć teraz na Samsunga, tak? No to też będzie nudne, jeżeli wszyscy by skoczyli na Samsunga, to Samsung powiedział, o, ale rewolucję żeśmy zrobili, Snapa żeśmy wrzucili zamiast Exynosa i patrzcie, wszyscy lecą po Samsungi. No więc lepiej nie, bo jeszcze się Samsung rozchodzi i kolejne modele będą jeszcze droższe, więc lepiej nie. Czesław, kiedy test Poco X5 Pro? Wiesz co, ja nie mam telefonu, więc ciężko mi powiedzieć. Niestety, nie dostałem. Zen, cześć Robert, dokładnie potwierdzam, na moim P30 Pro przynajmniej tryb nocny był lepszy i myślę, że zoom też jest gorszy, dlatego mam zamiar wrócić do mojego P30 Pro, do Androida 8 i do Motion UI 9, czy to był Android 9, nieważne, ale chcę wrócić do najstarszego Androida, motyw jest dużo, motywy też jest dużo, nie jest kompatybilny już na Motion UI 11, były niekompatybilne w większości. Mam S21 Ultra, za którego dałem 3500 rok temu, teraz w promocji odkupu dają mi 2,5. O, to nie źle, ale nie będę kupował S23 Ultra, zostanę z moim S21 Ultra i P30 Pro. Zobaczymy jak się starzeją i wymienię dopiero jak już nie będzie dało się ich używać. A jeszcze mam Poco F2 Pro i też nie mam sensu wymieniać go na nowsze Xiaomi. Pozdrawiam, będę czekał na jakąś rewolucję w smartfonach. No i słusznie, no czy... Wiecie, to, że wychodzi nowy telefon, to nie znaczy, że każdy musi wymieniać, tak? Część rzeczy, czy właśnie większość rzeczy, poza tym aparatem 200 megapikseli, tak, który w codziennym użytkowaniu pewno nie będzie aż tak istotny, aż tak dużo się nie zmieniło, więc jeżeli komuś nie przeszkadza to, że faktycznie ten Exynos, no bo były podzielone zdania, niektórzy mówili, że było też spoko, że, nie, że będzie miał wyższą temperaturę i będzie gorsza bateria, czy jakieś tam mikro przycięcia, no to generalnie, no, jakby, no, bądźmy szczerzy, to w resiku się właściwie nic nie zmieniło. No okej, to menu wygląda teraz trochę inaczej, to zobaczycie w recenzji, ale faktycznie, no to jakby różnic nie ma takich jakichś wielkich, więc to są właściwie te same telefony, tak? Po prostu zmiana taka, na którą ludzie czekali lata. Czy jest sens zmieniać Pixela 6 na S23? Mateusz Wierciński pyta. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo... Znaczy Pixel 6 nie był taki super dopracowany. Wiem, że później go poprawili i rzeczywiście urządzenie już jest bardzo ok, natomiast wydaje mi się, że bateryjnie S23 będzie lepiej działał. No zdjęcie z Pixela to zdjęcie z Pixela. S23 jest bardziej wszechstronny obiektywowo, no i bardziej dopasiony, jeżeli chodzi o wszystkie dodatkowe funkcje. No to są dwa podejścia różne do telefonów, tak? Znaczy w sensie pytanie, co zyskasz, bo stracisz na pewno kasę, tak? Przy przesiadce, to jest na bank. Natomiast co zyskasz? Może trochę bardziej płynny telefon, może trochę dodatkowych bajerów w postaci aparatu, chociaż myślę, że podstawowe zdjęcia z głównego obiektywu na Pixelu 6 będą, o ile nie tak samo, to może nawet lepsze. Pewno trochę lepsze głośniki mi się wydaje, no i baterie pewno trochę lepszą, no ale czy to jest warte i ile warte, tak? No to zawsze trzeba sobie samemu odpowiedzieć, powiedzmy, na to pytanie. 76 Onion, voice over LTE to rozmowy w jakości HD, więc dlaczego z tej technologii recenzent nie korzysta za dziwiące? Wiesz co, nie, to nie jest tak, że nie zagłębiam tematów technologicznych, tylko bardzo często, bardzo długo na przykład niektóre funkcje się z automatu włączają w telefonie, więc są one włączone i robię i korzystam tak z telefonu, jak go dostaję, więc jakby nie przełączam wielu różnych rzeczy,
żeby komplikować sobie życie, to raz, chyba że mówimy o wyższej rozdzielczości. Ale staram się korzystać z telefonu tak jak przychodzi, czyli tak jak większość osób będzie korzystała z niego, że na przykład nie wszystkie funkcje będzie też włączać. A prawda jest też taka, że bardzo długo na iPhone'ach, na mojej głównej karcie nie były te funkcje dostępne w plusie, więc nic dziwnego. Sylwo, kupiłem S23 Ultra 12512 Black, przesiadka z Nauta 9, jestem bardzo zadowolony, zostanie zadowolony na długo, żona ma S22 Ultra, więc wybór był prosty. No tak, no i fajnie, możesz sobie porównać, szczególnie jeżeli chodzi o fotki, daj znać jak tam wrażenia, czy jest dużo lepiej twoim zdaniem, no bo ja obydwóch telefonów jednocześnie niestety nie mam. HRF sobie, o dawno cię nie było, odnośnie gwarancji Samsunga zawsze daje 2 lata, niezależnie od dokumentu paragonu czy faktura, natomiast jeśli kupimy w polskim sklepie krzak, na przykład S22 i okaże się, że jest w zagranicznej dystrybucji, to ten sklep musi nam podpisać kartę gwarancyjną, o dobrze wiedzieć. Jeśli chodzi o serię A, to niestety póki tam będzie Exynos, to nie będzie to telefon godne polecenia. Ciekawe, że jedynym w tej serii modelem ze Snapem, czyli A52 5G i S5G, to telefony, które cieszą się największą popularnością. Kolejny A54 znowu będzie miał Samsungowy procesor. No to wiecie, no ale czy szkoda, okej, okay, no bo jakby rynek, jakby wybór nam się zawęża, natomiast no to jakby Samsung myślę, że dojdzie do tego w końcu, że aj, zobaczcie, znowu zrobiliśmy jakiś model i znowu, nie chcę nic mówić, ale S20 FE też się świetnie sprzedawał i był na Snapie. Znowu zrobię jakiś model na Exynosie i nie będzie się sprzedawał, zrobię później jakąś wersję na Snapie i się będzie sprzedawał. No to może wreszcie Samsung dojdzie do wniosku, że we wszystkich półkach, na pewno poza tą najniższą, bo tam jakby wydajności w ogóle nie przeglądają, tak? No bo to jest telefon powiedzmy za zetę gdzieś tam w abonamencie, to no może dojrzeją do tego, żeby wszędzie zrobić Snapdragonem. Mam nadzieję, że tak się stanie. Znaczy wiecie, to nie jest takie, znaczy ja nie mam nic przeciwko, jeżeli to się będzie nazywało Exynos i będzie działał jak Snapdragon, to spoko, nie ma problemu. Dla mnie to może być Exynos i może mieć jeszcze jakieś inne dziwne krzaczki w nazwie. Nie ma problemu, natomiast musi działać tak jak teraz, ta zmiana jest taka naprawdę mocno widoczna. DSRF. Z tam shutter lagiem może być coś na rzeczy, bo mam S23U i 2x2 psy zdjęcia faktycznie wychodzą rozmazane. Ciekawe, czy poprawiam to jakoś softem. Tak, to ja to też mówiłem o tym w recenzji S23 i w S23 Ultra jest dokładnie to samo. Tak, znaczy nie każdy oczywiście pewno to zauważy, jeżeli zdjęcie tak robi. Znaczy zauważyłem też, że... Dobra, nie chcę zdradzać wszystkiego, tak? Bo pewne tajniki znalazłem w tych wyższych, znaczy w wyższych zbliżeniach i jest jakby fajne rozwiązanie, żeby sobie poprawić mocno zdjęcia, ale zostawię sobie to na recenzję, dobra? Pozwolicie, bo jednak chciałbym was zachęcić do oglądania recenzji, a nie, że wszystko tutaj wypeplam. Dominik Kowalski, o kurczę, prawie 2 godziny Q&A, chyba jakiś rekord, no chyba tak. Mega props dla ciebie, że robisz to dla zainteresowanych konsekwentnie, praktycznie co każdy tydzień. Tak, dzisiaj nagrywam w sobotę, a nie w niedzielę, bo mam nadzieję, że będę miał niedzielę z rodziną, tak, mam plan, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Ale dziękuję za docenienie, tak, no bo to jednak co tydzień w niedzielę, czy tam w sobotę, co tydzień właściwie. A, w przyszłym tygodniu nie będzie nas. O Jezu, zapomniałem wam powiedzieć. W przyszłym tygodniu ja w niedzielę jestem w Barcelonie na MWC, więc nie będzie Q&A. Wybaczcie, więc zbieramy jakby pytania przez 2 tygodnie. Krokodylek. Kto się orientuje, czy poprawił się zasięg sieci względem swoich poprzedników? Czy piszą, że nie i ja mówię, że nie miałem problemu, natomiast no, podejrzewam, że przydałoby się opinie jeszcze innych, więc zobaczymy. Aha, był ktoś, że pisał, że jest zasięg lepszy, więc zobaczymy. Krzysztof Walczak. Zmieniłem 2-letniego S20 FE na S23 i tak, bateria w S23 bardzo dobra, starsza na intensywny dzień, wyświetlacz super, pikelnie szybki, zobaczymy jak długo, mam go 4 dzień i ze spostrzeżeń bardzo dobre wibracje, dobre głośniki, jeśli chodzi o zasięg Wi-Fi, lepszy od S20 FE, 5G LTE, może minimalnie, ale mój stary Xiaomi Mi 9 ma mocniejsze anteny. No i widzicie, kolejna informacja odnośnie tych modeli, więc mega fajnie, właściwie w tym Q&A to sobie tak siedzę trochę, bo wasze informacje są dużo cenniejsze niż to, co ja mówię. Andrzej, z tymi dopłatami to bez przesady, weźmy S23U 12512, 6800 minus 5% student, o Jezu, takie rzeczy są, minus 1 z 20 rat gratis, o Jezu, tego nienawidzę w sklepach, że muszę wziąć na raty, żeby mieć tańsze, tak, ostatnio też kupowałem ekspres do kawy, bo mi się w końcu zepsuł ten mój 10-letni, czy tam już 11, i też była cena, kurczę, niższa, jakbym brał na raty ten. Znaczy, okej, okay, no rozumiem, no jakby zachętę, ale to jest też głupie, że masz cenę,
która jest podana, ale to jest cena, jak bierzesz na ratę, a jak bierzesz za gotówkę, to jest tam, nie wiem, drożej, tak? W punktach rewards minus 500. Boże, ja opowiem rzeczy, tu nie wiem. Odkup minus 200, kod minus 500, ubezpieczenie. Obecnie za cenę końcową nie kupisz S22 Ultra. Nieźle. Wow. HiWise. Pewnie, że iPhone 14 Pro Max po roku będzie więcej wart przy sprzedaży niż S23, ale weźmy na jakiś przykład. Nowy iPhone Pro Max kosztuje 900, nowy S23 6799. Jak myślisz, czemu iPhone będzie droższy przy sprzedaży? No, mówiliśmy o tym, no. Jakby tutaj jakby nakłada się wiele rzeczy, więc łącznie z tym, że faktycznie no, też są te promocje, tak? No, w iPhone'ie do momentu, kiedy nie pojawi się kolejny, znaczy nie wejdzie do sklepu nowy model, to jeszcze godzinę przed możesz kupić dokładnie tego samego starego, rocznego prawie iPhone'a bez tam paru godzin w cenie z premiery jego, czyli przed 11 ponad miesięcy. Oczywiście są promocje tam w różnych sklepach, natomiast no, jakby mówimy o tym, co dyktuje sobie producent. Vlasman, mam S23 Ultra 12512. Wszyscy idą w te 12512. Kurczę, bogaty naród. Cały teren mówi, że nie warto przejść z S22 Ultra. Ja mówiłem, że warto. Diabeł tkwi w szczegółach. Jest kosmos, przewaga, procesor, pamięć, bateria, soft. No, znaczy są różnice oczywiście, natomiast no mówię, to też nie jest tak, że nadal, nie wiem, S22 Ultra okazuje się, że jest badziewiem, tak? Bo tak nie jest, tak? Tylko jakby no, ten przeskok rzeczywiście tych rzeczy, które, i to przypominam, to nie jest jakaś wielka zasługa Samsunga, że te rzeczy są, muszę poza aparatem, ale to nie jest jakaś zasługa, że bateria się nie grzeje, że telefon działa płynnie i trzyma tak długo, tak? No to po prostu zmiana procesora. Ale dzięki. Wiśnik, cześć Robercie, nie wytrzymałem i kupiłem, Jezus Mary, S23 Ultra, Pixel 6 został sprzedany. Wszystkie inne benefity, finalnie wyszedł niecałe 4. Wow, nie żałuję, myślę, że już karuzela zmian się nie zatrzyma na długo. Szkoda tylko, że oficjalnie etui do Samsunga dla tego modelu są takie średnie. Myślę nad skórzanym, silikonowym, dam znać, co w końcu wybrałem, ale nie ukrywam, że 270 zł za etui skórzane to trochę za dużo. Pozdrawiam serdecznie. No tak, tym bardziej jak się udało, wiesz, urwać tak cenę S23 Ultra. Super, gratulacje, oczywiście dla wszystkich innych też. Natomiast, no nie wiem, może będą jakieś takie z tych szpigenów albo jakichś innych takich markowych zrobią coś dobrego, co nie będzie kosztowało milionów monet. Resio, 110 minut, no nieźle. Aż YouTube ci lagował od pytań. Chyba tak, no. Dzisiaj jest dużo lepiej, to prawda. Ale pytań też jest mniej. Poniedziałek 13.02 S22 Ultra dostał właśnie One UI 5.1. Ponoć najpierw miał oficjalnie wyjść na S23, który dalej jest w przesprzedaży. Jeszcze jedna rzecz, a propos odsprzedaży S22 dla S23. Mój S22 Ultra 512 wyniósł mniej 900 funtów. Już po cashbacku 300 funtów od Samsunga. Gdybym chciał go teraz odsprzedać na stronie Samsunga za moją wersję, dostałbym 650. Ponad połowę ceny S23 Ultra. No i oczywiście Super Life. Kurczę, no, czy wiecie, no, może faktycznie te ceny tych Samsungów szybko spadają, natomiast jak sobie policzysz tak te wszystkie benefity, które tam, że zobacz, S22 Ultra dostałeś taniej o 300 funtów, tak, teraz właściwie 250 funtów byś tracił na swoim, tak, czyli tak na dobrą sprawę tysiaka z kawałkiem, no to co roku wymieniając na nowego Samsunga, no właściwie dokładasz tam powiedzmy połowę i masz nowy telefon co roku, tak? Okej, okay, no w iPhone'ie byłoby praktycznie, no może, no może trochę mniej, tak? Natomiast no jakby tutaj rzeczywiście trzeba pokombinować z tym wszystkimi promocjami. No ale to nie jest tak źle, bym powiedział, tak? No wiadomo, utrata wartości samego urządzenia, chcesz odsprzedać później gdzieś tam na portalu, na aukcji i tak dalej, jest dużo większa, natomiast jakby ten odkup Samsunga rzeczywiście jest spoko, że przy tych dużych wersjach te ceny rzeczywiście są wysokie. To jest spoko. Mea Voluntas. Cześć, mógłbyś wyjaśnić, jaka jest różnica między 30 a 60 fps? Dlaczego w Hollywood cały czas upierają się na 24 klatkach? Sami reżyserzy, sorry, jak to, że między innymi Tom Cruise cały czas mówią, że tylko i wyłącznie 24 klatki, a wszystkie upłynniacze no off, bo psują wrażenie. Nagrywam swoje filmy w iPhone'ie w HDR 4K 60 klatek i żadnych negatywnych wrażeń nie mam. Masz o tym wiedzę? Znaczy, 24 klatki oczywiście biorą się z tego, że
No, tak były pierwsze filmy robione, że po prostu były 24 klatki, wskakiwały 24 klatki na sekundę i po prostu tak to było robione. I z tego to się utarło. I dlatego w kinie, znaczy w produkcjach takich, powiedzmy, nie wiem, internetowych, jest 30 albo 60 klatek. Oczywiście 60 klatek daje ci tą możliwość, widzisz, że jest to bardzo płynne, że jak zrobisz sobie teraz, że nie wiem, w jakimś edytorze, że zwalniasz sobie ten klip dwukrotnie, to nadal on będzie płynny. W sensie on będzie dwa razy wolniejszy, będzie wszystko się, nie będzie wszystko płynne takie, no bardzo, bardzo, tylko będzie wszystko dwa razy wolniejsze, ale nadal będzie płynne, nie będzie widać żadnego przeskakiwania. Bo jakbyś na przykład zrobił to z 30-FPS-owym filmem, że robisz 15 FPS-ów, to będziesz miał tak, nie? Że o, tak będę gadał tak do was. I 24 klatki też tak trochę gdzieś tak wyglądają, że one są takie, że widać, że one są takie trochę, nie ma tego upłynniacza, czyli że jak masz tak, to widać, że to są takie przeskoki, ale to jest adaptacja oka, tak wygląda, że w sensie my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po prostu 24 klatki w kinie są dla nas normalne. I pewno nawet tego nie widzisz, że nie wiem, oglądasz na telefonie 30, tam 60 klatek, tak? Czy w sensie film oglądasz w 30 klatkach jakiś, a patrzysz na przykład na ekran kina, masz 24 klatki i pewno oko ci się bardzo szybko do tego adaptuje. Natomiast jakbyś miał film 30-klatkowy w kinie, to byś widział tą różnicę, że coś tu jest nie tak, coś tu jest za płynnie. Po prostu tak się przyjęło i tak jest. Ja na przykład uważam, że 30 klatek jest, powiedzmy, najbardziej sensowne, bo nie wiem, mam wrażenie jakieś dziwne, że o ile w kinie to wygląda spoko, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na dużym ekranie czy po prostu wygląda to bardzo dobrze, o ile w produkcjach internetowych mam wrażenie, że 24 klatki są jakby takie, że widać te luki w braku płynności, a 60 jest za płynne. Zresztą robiłem dawno temu testy 4K 60 klatek i później z tego zrezygnowałem. Więc tak to w skrócie, powiedzmy, wygląda. Jarim Kowalski. Siema, miałem S22U, sprzedałem, czyli teraz sprzedałem po pół roku, bateria tragedia. Wziąłem na próbę iPhone'a 14 Pro Max, wytrzymałem 5 tygodni, od kilku dni użytkuję S23 Ultra. Jak w domu iOS jest szybki i fajny, ale Android to wolność. Niektórych apek na iOS nie było już, co ja używałem od lat, a niektóre po S21 FE. Pewno zostały na Androidzie za darmo. W końcu Android flagowiec z mega baterią. No, ja nie wiem. Chciałem już uniknąć, powiedzmy, dawania w tytule kolejny odcinek z rzędu w Q&A, no ale jakby no, zawsze piszemy o tym, co dominuje w odcinku, tak? No i jakby tak to wygląda. Tak, Dawidziku, The Modified File, to było tak, błąd w moim filmie, ale nie wiem skąd on się wziął, bo ja otworzyłem ten projekt i ten plik był widoczny dalej, więc nie wiem, ja po prostu przy tych dwugodzinnym Q&A już po prostu byłem tak zmęczony i też miałem tak mało czasu, że po prostu go nie sprawdzałem. Pociąłem go i po prostu nie sprawdzałem, czy ten plik tam jest, tak? To jest mój błąd, więc to moja wina. Dlaczego nie używasz timestampsów? Tam podałem link ze znacznikiem czasowym do momentu błędu. Wiesz co, no, bo po prostu jest problem z tym, żeby to zrobić jeszcze raz, tak? No, bo to jakby wydłuża mi dwa razy bardziej pracę. Q&A, tak jak ktoś już zauważył wcześniej, no, pojawia się co tydzień, tak? W weekendy, gdzie teoretycznie chciałbym je spędzać jednak głównie za rodziną i tak dalej. I nagrywam, i jakby wprowadzenie znaczników powodowałoby mnie kolejną godzinę dodawania oprócz tego montażu, tego nagrywania, montażu, edycji, przygotowania wszystkiego, zrobienia podcastu. Generowałoby dodatkową godzinę u mnie, żeby to wszystko dobrze rozpisać, więc po prostu nie jestem w stanie tego. Znaczy, jestem w stanie to zrobić, tylko no nie wiem, wtedy musielibyśmy robić, nie wiem, Q&A co 2 tygodnie, to spoko. Kuba W 8009. Robert, musisz jakoś zadbać o siebie, bo kaszelek będziecie już na którymś kolejnym filmie. Tak, to prawda, ale wiecie co, nie wiem od czego to jest, bo to jest tak, że o, teraz na przykład mówię, jest wszystko ok, i nagle zaraz mnie coś tam łapie. Nie czuję się chory, nie mam żadnej gorączki, niczego takiego, więc nie wiem. Coś mnie po prostu czasami drapie. Może jestem na coś uczulony, nie wiem. Adrian Kaliniczenko. Czy mając iPhone 14 Pro Max, warto przesunąć się na 23 Ultra? Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o taką zmianę, powiedzmy teraz, to uważam, że bardzo mało się traci rezygnując z iPhone'a, a może nawet chyba pierwszy raz w roku coś się zyskuje. W sensie, jeżeli nie masz problemu z baterią, to spoko. Natomiast no ja mam i pewno przerzucając się na S23 Ultra, a już testuję telefon naprawdę 2 tygodnie, tam widziałem, że wszyscy się już pośpieszyli, wrzucili te recenzje, tak? Przed weekendem, więc ja jakby ze swoją czekam i naprawdę nie czułbym różnicy jakiejś gigantycznej.
No może w tym wideo w ProResie, tak, to była ta rzecz. Mam też takie wrażenie, że trochę mikrofony może są gorsze niż w iPhone'ie. Gorzej zbierałem dźwięk podczas nagrania, ale jakby no generalnie uważam, że telefony są bliżej niż kiedykolwiek wcześniej siebie i naprawdę nie byłby jakiś wielki problem, żeby się. Znaczy ja bym się chętnie przerzucił, tak? Jakby mówię, wszystkie moje warunki były spełnione, czyli że nie wiem, mógłbym korzystać z iMessage, z Find My i tam kilku innych rzeczy, FaceTime'a i tak dalej. Blot Hedon, chyba dobrze czytam. Coraz dłuższe takie tej. Ja jestem świeżo po zakupie S22, tak, tego starszego. Kupiłem tydzień przed premierą za 399, przepraszam. Więc dla mnie ok. Widziałem, że S23 będzie w okolicach 4 na promocjach, więc sporo drożej. Uczucia miałem mieszane, bo bateria przez pierwsze dni tragiczna, 2,5 godziny SOTU. Po tygodniu wyciągam 4-4,5. Raz dobiłem do 5, zauważyłem, że przy filmach mało pobiera energii, no bo wtedy jak oglądasz filmy, to wtedy ci się ogranicza też odświeżanie ekranu do 24 albo do 30 klatek, bo Samsung potrafi tak zrobić, więc to tak działa. Bardzo chciałbym mniejszy telefon, przesiadkę z 10 plusa, matko jaki wielki ten telefon, teraz to widzę. Poręczność jest genialna, warta z tej gorszej baterii. Jak będzie bardzo źle z baterią, to muszę zmienić na S23 albo S24 za rok. Ale jak się tak zastanawiać, to czy 4 godziny SOT to mało? 4 godziny gapić się w telefon dziennie? Inaczej teraz patrzę na to korzystanie z telefonu. Staram się ograniczyć, myślę, że tylko wyjdzie mi to na plus. Jasne, ja też wiecie, no jak patrzę później, że mam 7 godzin SOT-u, to mówię, Boże, 7 godzin patrzyłem w telefon. Oczywiście część rzeczy jest tak robione trochę mimo czyli że nie wiem, włączam sobie coś tam na YouTubie albo jakiś tam serwis informacyjny na Kanal Plusie i to leci, tak? Ja sobie bardziej tego słucham. Wieczorami bardzo często nawet pomimo tego, że mam YouTube Premium, to mógłbym wyłączyć sobie ekran w telefonie, no ale wtedy szkoda mi tracić trochę tego SOTu bezsensownie, więc słucham sobie audycji jakichś takich politycznych i po prostu mam zamknięte oczy, więc to nie jest tak, że zawsze patrzę w ten ekran. Ale tak, to jest przerażające, że później patrzysz na ten SOT, mówisz, o Jezu, 5 godzin SOTu, malutko, tak? Ale 5 godzin patrzeć w ciągu dnia w telefon, no niestety jesteśmy mocno uzależnieni. Aleksander Deren, witam Robercie. Pytanie do kolejnego odcinka Q&A. Mam 5-letni telefon Sony XA2. Kojarzę. Noszę się z zamiarem kupna nowego sprzętu. Budżet około 2000 zł z możliwością rozsądnej dopłaty. Myślałem nad Sony 10.4 ze względu na rozmiar baterii. No i moje zamiłowanie od lat tej marki. S20 FE. Parametry tego telefonu robią wrażenie mimo upływu lat. Tylko jak długo będzie on wspierany? Realme GT 2 lub 3 Neo, Poco F4 GT. Telefon głównie używam do rozmów, wiadomości, oglądania filmów i sportu. Netflix, Disney, Viaplay. Czasami przyda się zrobić jakąś fotkę z rodziną, czy dojechać do celu na GPS-ie. Dość często odpalane są gierki. W telefonie będą dwie karty SIM, prywatna i służbowa. Orange Plus. Który z powyższych? No chyba najlepszą, nie wiem czy najlepszej specki nie będzie miał GT2. Jeżeli chodzi stricte o specyfikacje, tym bardziej, że tam było fajne, dobrze był chłodzony telefon z tego, a nie, to GT2 Pro był, więc tak, to Neo 3 chyba jest bliżej tego, więc one będą świetnie trzymać na baterii, będą świetnie zoptymalizowane. Tak, chyba to są już te telefony, które mają obiecane 3 lata aktualizacji, więc no raczej jeszcze tak z 2 będą miały, bo to było w zeszłym roku. No dłużej niż Samsung pewno, bo Samsung już chyba S20 FE był wydany przed tym cyklem zapowiedzi tych aktualizacji, a Sony 10, nie wiem co Sony, tak? Nie wiem jak Sony będzie wyglądało, tak? I ciężko mi powiedzieć, czy. Znaczy, ja powiem tak, ja bym zawsze nie sugerował się z bardzo tym, co jaki telefony, tak, bo pewno, nie wiem, każdy z tych telefonów trochę będzie bardziej wydajny, może będzie lepszy nawet robi zdjęcia niż Sony, tak, natomiast jeżeli jesteś blisko Sony i lubisz te telefony, to pewno to by było najlepsze rozwiązanie. Natomiast tak stricte, zupełnie szczerze, to brałbym telefon ten, który raz, że wyjdzie ci najbardziej korzystnie cenowo, w zależności gdzie kupujesz i jak kupujesz. Drugie, brałbym na pewno ten, który ma najmocniejszego procka. Podejrzewam, że będzie to Realme albo F4 GT. I jeżeli chodzi o aktualizacje, no to myślę, że one będą mniej więcej gdzieś podobnie.
Bo to są te dwie, mówisz, że to są te dwie twoje rzeczy, które są najważniejsze. Zdjęcia są okazjonalne, więc tu mi się jakoś każdy z nich zrobi dobrą fotkę taką, powiedzmy. No i bateryjnie myślę, że będzie to lepiej wypadało niż na Samsungu i niż na Sony. Tak bym to w skrócie bym powiedział. Ponury żniwiarz. Postaram się to zrobić w miarę szybko, bo ostatnie tutaj było bardzo długie. W każdym razie mi to nie przeszkadza, mam więcej do słuchania w trakcie biegania pracy. Question, dzięki. Nie jesteś już trochę zmęczony tym, że kółko musisz recenzować bardzo podobne urządzenia o podobnych specyfikacjach, możliwościach itp. Choćby ostatnie Samsungi, gdzie z wyglądu ciężko rozróżnić z poprzednikami. Nie obawiasz się o tak zwane wypalanie materiału? Swoją drogą nie pamiętam już, abyś od dawna w życiu recenzję czegoś naprawdę kiepskiego. Czy takie sprzęty nie produkują się już? Miłego dnia. Nie, ostatnio to zacznę od końca. Ostatnio chociażby te Redmi wrzucałem, które były takie, bym powiedział, średnie. W sensie w tej cenie były ok, bo oczywiście trzeba policzyć, że czasami 500 zł dopasamy do wersji pojemności telefonu. Czy jak mówiliśmy wcześniej, 270 zł kosztuje pokrowiec do telefonu, a tam za poniżej 500 mieliśmy ostatnio dwa telefony, które Redmi A był taki przeciętny, a ta młotka E22 była rzeczywiście bardzo przyzwoita. I nie, znaczy wczoraj rozmawiałem o tym z kumplem, tak, który też tam no, generalnie siedzi na iPhone'ie, ale teraz testuję sobie też Folda 4 i właśnie mówiłem, że jakby cieszę się w tej mojej roboty. Mam oczywiście jak każdy gorsze, lepsze dni, tak, tym bardziej jak na przykład dostałem, nie wiem, kilka tych telefonów identycznych praktycznie. Natomiast uważam, że te zmiany, pomimo tego, że są lepsze, gorsze lata, ale na przykład w tym roku jestem zafascynowany tym. Nie, że tym, że coś się pojawiło nowego, tylko że te telefony są między sobą tak super blisko. Mówię, szykuję dla was takie autentycznie kapitalne porównanie, o którym jeszcze nie mogę mówić, jeżeli chodzi o dwa telefony. Natomiast uważam, że telefony są tak blisko, że to jest absolutnie fantastyczne, że mam taki fajny wybór teraz i że możesz rzeczywiście się kierować tym, jak telefon wygląda, jaką ma nakładkę, bo działa bardzo podobnie, zdjęcia są naprawdę mocno zbliżone, nie ma jakichś tam ogromnych, wielkich różnic, więc to jest naprawdę super i wiem, że są takie lepsze, gorsze momenty, w sensie czasami też mówię, że znowu to samo, natomiast generalnie wczoraj pisałem z kumplem, mówię, że cały czas czuję to, że nie mam tego wypalenia, tak? Znaczy wiecie, bo u mnie to jakby się to też trochę dzieli, tak? Ja wielką frajdę jakby mam też z tego, że nagrywam, tak? Jakby to nagrywanie jest dla mnie też ważne, więc jakby na przykład YouTube się zawalił, to bym został przy nagrywaniu, nagrywałbym po prostu coś komercyjnie tylko, gdzie staram się co jakiś czas po prostu zrobić sobie jakieś takie projekty, też gdzieś tam szukać. I to nie chodzi jakby o samą kasę, tylko bardziej o to, żeby po prostu coś zrobić innego, tak? Chociaż to zajmuje znacznie więcej czasu, więc nie, właśnie jakby u mnie się to rozkłada po połowie, tak? Bardzo lubię nagrywać, bardzo lubię też opowiadać, bardzo lubię sprawdzać różne rzeczy, o których gdzieś tam ktoś nie powie i jakby to jakby wypełnia to, że telefony może są bardzo podobne i się mocno nie zmieniają i dzięki temu to mi się na szczęście nie nudzi. No, cieszę się, że moja praca mi się jeszcze nie znudziła po tylu latach. Lorak, Robercie, jak chciałem poruszyć, ale dzięki, super pytanie. Jak chciałem poruszyć taką kwestię odnośnie OnePlusów. Zauważyłeś, że sporo osób od nich odwróciło, przypomnę, że 11 popularny był nawet hashtag nikogo i trochę tego nie rozumiem, bo sam posiadam OnePlusa 8, który w dalszym ciągu chodzi jak rakieta i cały czas jest wspierany. Do tego 11 ma być wspierany 5 lat, w oprogramowaniu nie widzę jakichś specjalnych błędów, więc skąd się tak zmieniło postrzeganie tej firmy? Wiesz co, nie wiem, czy to jest jakiś taki negatywny PR po tym, jak po prostu ten twór odszedł i założył sobie ten swój startup z telefonami CarPlay. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że był jakby problem był taki, że po prostu te telefony były zawsze super we wszystkim, natomiast te aparaty się w ogóle nie zmieniały, tak? W sensie były pogromcami flagowców i przez wiele lat były, rzeczywiście były świetne. Później doszła do tego wysoka cena, a aparat nie poszedł jakby zgodnie z oczekiwaniami. I wydaje mi się, że nadal nie jest tam, natomiast jakby uważam, że 11 jest naprawdę absolutnie kapitalnym telefonem. W sensie jest trochę tańsze do S23, pewno jakbym sam wybierał, dopłaciłbym do S23, natomiast jeżeli polityka cenowa, nie wiem, przez ciągu miesiąca ułoży się inaczej, że na przykład 11 będzie jakoś super potaniej albo coś takiego, to uważam, że to jest naprawdę mega fajny telefon. Tak? Nie każdy, kto, znaczy jeżeli są ludzie, którzy nie lubią Samsunga, bo coś, to uważam, że to jest naprawdę mega fajna opcja. Na pewno z gorszym aparatem, ale myślę, że jeszcze z lepszą baterią. Oczywiście jest też większym telefonem, więc on bardziej pasuje gdzieś tam w okolicach plusa, ale ze świetnym ekranem, z lepszymi głośnikami, z lepszą wibracją,
bo ona jest tam absolutnie kapitalna, to jest chyba wibracja najbliżej ROGfona i iPhone'a. Więc uważam, że to jest bardzo dobry telefon. I myślę, że jakby odbiór oczywiście jest taki dość mieszany, natomiast ludzie też się trochę zaskoczyli, że ten telefon tak dobrze wypadł. Myślę, że to było dla nich też zaskoczenie. Piotrosław, witaj. Gdybyś miał Samsunga, to jaką chmurę do zdjęć by wybrał, Google'a czy Microsoftu? Czy będzie można porównać S22 z S23? Wiesz co, ja tych dwóch modeli niestety nie będę miał. Nie udało mi się, bo jakby kombinowałem, żeby porównać sobie jakby odpowiednie modele różnych firm między sobą, co też będzie przed Wami jeszcze. Natomiast jakby na tyle dobrze znam S22, że jakby widzę te różnice, więc myślę, że jakby to nie miałoby sensu. Którą chmurę bym wybrał, to zależy. Znaczy w sensie ja teraz trochę chcę upgrade'ować swojego kompa, tam pisałem na Twitterze, więc zobaczę, może trochę więcej sobie posiadę teraz na Windowsie i jeżeli, znaczy chciałbym pewną zdjęcia z jakiegoś Androida mieć zawsze powiedzmy na Windowsie, więc pewno ta Microsoftowa chmura byłaby do tego lepsza, natomiast jakby mając wszystkie benefity dodatkowe, wolałbym jednak Google'ową chyba. No, bo w Google'owej po prostu jakby mam głównego maila, łatwiej mi się korzysta z dysku niż z OneDrive'a, bo dysk jest wszędzie, na każdym telefonie i tak dalej. Ja pewno finalnie wybrałbym jednak chyba Google'owy. Natomiast no, myślę, że to warto sobie przetestować jeden i drugi i jakby wyrobić sobie zdanie, z którego ci łatwiej korzysta. Tak, no bo to jakby wpina się w to wiele rzeczy i przenoszenie plików, udostępnianie gdzieś tam, udostępnianie znajomym jakichś plików, rodzinie, czegoś takiego. Wydaje mi się, że to jest bardziej stosowne. Sławomir Guzik. Cena. Sławomir Guzik, o tak, bo źle przeczytałem, sorry. Cena 4750, podliczenie zwrotu za stary telefon, darmowe raty S23 Plus 512, ochrona ekranu 1 rok gratis. Policzyłem, ile ceny zje inflacja i faktyczna cena wyjdzie 4050. Telefon jest kompletny, bardzo fajny, przesiadka z OnePlus 7 Pro, ale takie mini minusy S23 Plus. O, wreszcie jakieś minusy tych telefonów. Brak mechanicznego przełącznika wyciszenia, no to tak, no to mówię zawsze, każdy powinien to mieć. Wolne 25, nie. On ma plus, ma 45-watowe, więc tylko musisz mieć odpowiednią ładowarkę. Bateria trzyma średnio, mogło być lepiej. No właśnie, znaczy średnio, no jest dobrze tak samo jak na S23, ale jak ktoś miał powiedzmy zapędy takie, że będzie trzymał tak jak na S23 Ultra, no to się jednak tu przejdzie. Brak mechanicznego przełącznika, a to było, sorry. Największe plusy, aparat, rewelacja, świetny soft, aparatu, interfejs telefonu bardzo fajny. Kolejny duży plus to dźwięki, jakość ekranu. Wygląda ładniej niż 7 Pro. Szybkość OnePlusa 7 Pro ze Snapdragonem 855 była ok, ale S23 jest wyraźnie szybszy. No i super, fajnie, że jakieś plusy i minusy, więc dzięki za info. No ale mówię, no jakby to też fajnie, bo pokrywa się to z, jakby z moimi zestawieniami w porównaniu S23 i 3 Plusa, więc jednak do baterii w Ultrze trochę daleko jeszcze. Marek, oglądam właśnie recenzję S23 i mam pytanie o skaner palca. W recenzji najpierw podświetliłeś ekran i przykładałeś palet. Czy jak już się nauczysz, gdzie jest skaner, to może blokować telefon przykładając palet do wygaszonego czarnego ekranu, nic uprzednio nie klikając? Tak, oczywiście. Czy ja robię tak i tak i bardziej chodzi mi o to, żeby pokazać, że faktycznie które miejsce się dokładnie podświetla, w które miejsce przykładam, dlatego tak robię. Natomiast bez problemu można na ekranie, jak masz Always on Display, to w Samsungu zawsze jest to podświetlone. W niektórych markach jest tak, że musisz najpierw dotknąć gdzieś na ekranie, żeby ci się podświetliło to miejsce, gdzie masz podświetlić, gdzie masz przyłożyć palec. Czesiu, moim zdaniem powinieneś dać szansę Voice over LTE, bardzo mi tego brakowało, mając Pixela, jakość dźwięku podczas rozmowy jest znacząco lepsza. Okej, okay, spróbuję się do tego przymierzyć, zobaczymy. Los Patryk, dlaczego wszelkie zmiany, jeśli chodzi o kastrowanie telefonu z rzeczy, które były z nimi od dawna, producenci zaczynają od flagowstwa, a potem stopniowo z tymi zmianami wchodzą w coraz niższe segmenty, mini jack, ładowanie itp. Wiesz co, no bo jakby ludzie, którzy kupują powiedzmy tanie telefony, kupują je dlatego, żeby mieć po prostu telefon, nie dlatego, że akurat, bo to jest jakiś fajny telefon, dlatego go biorą, tylko po prostu akurat ten jest tańszy, bo mi wychodzi tu taniej w ofercie i tak dalej. I tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o flagowce, to wiedzą, że są ludzie, którzy po prostu konkretnie kupują ten telefon i mogą pozwolić sobie na to, żeby on był jakiś bardziej kontrowersyjny, czy żeby było coś innego. I podejrzewam, że jakby z biegiem czasu też to, tak samo będzie z tymi procesorami, czy z tym, że nie wiem, że urządzenia będą miały jakiś tam inny wygląd,
Na przykład był już wcześniej, jeżeli chodzi o wystające oczka, na przykład, nie wiem, A32 już, nie wiem, 1,5, 2 lata temu właściwie, więc ten wygląd był już tam gdzieś zapowiadany wcześniej też i wtedy ludzie po prostu mówili, okej, fajnie, to jest tani, plastikowy telefon, to tam tyle, natomiast tutaj rzeczywiście dopiero zmienili w tej generacji na taki wygląd, bo już mieli też jakieś badania. Myślę, że to też jest tak, że często na tych droższych modelach mogą sobie pozwolić na jakieś tam eksperymenty, bo ludzie i tak będą chcieli flagowca, tak? I tutaj jakby muszą o to powalczyć innymi rzeczami. A poza tym też większość flagowców jakby straciła, zaczęła tracić powiedzmy te jakby atrybuty, więc no jeżeli mieli taki, no bo wiadomo, że chodzi też o cenę, tak? Jeżeli, no bo jak nie masz dziury, no to masz mniejszy odlew, tak dalej, nie musisz tam ładować dodatkowego elementu, tak? Skoro i tak wszyscy mają słuchawki bluetoothowe, tak dalej. Więc myślę, że to jest taka zlepka sumarycznie różnych rzeczy, ale zaczyna się głównie od flagowców, bo to są ludzie, to są telefony, które ludzie i tak wybiorą, bo inne rzeczy są dla nich ważne. A w tych tanich telefonach to po prostu no, zostawmy tak, jak jest, bo zresztą tak samo było w erze tych telefonów jeszcze mniej smartfonowych, tak? Wszystkie na początku miały zestawy słuchawkowe, ładowarki i tak dalej, a później się okazało, że te pierwsze smartfony już na przykład czegoś nie miały, nie miały ładowarki samochodowej, a te stare jeszcze przedsmartfonowe telefony nadal dostawały to w pudełku. Tak to mniej więcej wyglądało, mi się wydaje. Radio Zozo. Ja przyjadłem się z Galaxy Note 10 Plus na S23 Ultra. Wydajność podobna, ale aparat miażdży Note 10 w przebiegach. Miałem kupić S22 Ultra, ale różnica przy pamięci 512 była 900 zł, więc wziąłem S23 Ultra i nie żałuję. No i dobrze zrobiłeś. Naprawdę dobrze zrobiłeś. Gratulacje. Nie no, to fajnie. Fajnie czytać, że po prostu ludzie... Też długo czekałeś, no w sumie od Note 10, ale fajnie. Ja mówię, ja najbardziej się cieszę z tego, że wreszcie mogę zapomnieć o tych Exynosach i trochę w drugą stronę jest teraz. Gadamy wszyscy o tym, że wow, jak super działają te telefony i baterie mają dobre i tak dalej, ale zapominamy o tym, że po prostu ogólnie to są kompletne telefony, tak? Roberto Kio. Z wypaleniem się zgadzam w 100%, czego oko nie widzi, tego serce nie żal. Natomiast fotografia cyfrowa z algorytmami stoi natomiast na każde żądanie, na swój czas, na przetworzenie. Im szybszy procesor, tym lepiej przetworzy zdjęcie. Dla mnie zaawansowanych, jak nie kupujecie lustrzanki aparatu, nie zwracać uwagi, czy smartfon ma 12, 50 czy 200 megapikseli. Chwyt marketingowy nic nie znaczy. Znaczy, no bo zdjęć nie będziesz takich robił, tak? No póki nie będzie tak, że smartfon będzie rzeczywiście robił za każdym razem 200 megapikseli i później możesz sobie zdecydować, czy faktycznie chcesz go sobie skropować 20 razy i dopiero ten wycinek zdjęcia zapisać, no to nie będzie miało to większego znaczenia, bo domyślnie i tak zdjęcia będą zawsze mniejsze. Okej, więcej informacji będzie zbieranych, szczególnie przy jasnych scenariach i zdjęcia będą bardziej szczegółowe, natomiast to nie będzie nadal poziom, powiedzmy, jakby 12 megapikselowych. Zresztą w recenzji o tym będzie. Podobne zdjęcia w ruchu wychodzą rozmazane. Dlaczego nikt o tym nie wspomniał? Telefon za taką kasę i takim procesorem nie powinien mieć takich problemów. Mówiłem w recenzji, proszę, dlaczego nikt nie słuchał? Boże, no wreszcie, no co? Tak, nie, no jest ten problem, ale to myślę, że poprawiam po prostu, bo to jest taki ten shutter lag, czyli nie wiem, no zbyt długo po prostu naświetla w takich przeciętnych warunkach oświetleniowych. Maszynka Music, najlepszy telefon do 2K Max 6,1 cala. O, to będzie ciężko. To będzie ciężko, bo są małe telefony. Pewnie jakiś stary Zenfone 8, coś ten DSM szukał, ewentualnie jakiś S21 z tych bardziej kompletnych, starszych telefonów dodatkowo. No nie ma takich małych telefonów, niestety. Myślę, że żadnego iPhone'a niestety w tym przedziale nie dostaniesz, a jeżeli chodzi o telefony, to nie, no bo to jest jakby poziom najmniejszy, nie ma mniejszych telefonów. No pewno jeszcze S10e, ale to już jest stary telefon, pewno nie polecam, bo już nie będzie aktualizowany. Adia Slayera. Robicie, nie bardzo rozumiem, jak możesz powiedzieć o wyłączeniu 3G u operatora Orange jak o prawie nieistotnej. Zwiększenie udziału LTE nic nie da użytkownikom telefonów komórkowych, u których wciąż nie działa opcja Voice over LTE. To właśnie 3G zapewniało minimum godności rozmów, jakości rozmów HD Voice w takiej sytuacji. Teraz, kiedy 3G zostanie wyłączone, zostanie ludziom tylko rozmowa jak w 97 po 2G. Może pamiętasz tę jakość? Tak. Przypominam, że nie mówimy o jakości badziewnych telefonów, tylko bywa, że i o flagowcach Asusa Pixele, połowa Realme, połowa Motek, Oppo, OnePlus itd. Pozdrawiam. Zresztą no, nie wiem, czy to jest taki globalny problem, bo pewno byłoby trochę o nim głośno. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszędzie wyłączą te 3G, tak? No, w sensie, nie wiem, wydaje mi się, że, znaczy, no wiesz, no ale to też
Jeżeli te telefony, znaczy, wydaje mi się, że najpierw zrobią tak, że jeżeli nawet będą wyłączać i to będą robić stopniowo i się okaże, że nie wiem, że ludzie zaczną mieć problemy, to raczej zaczną jakby dbać o to, żeby te telefony zaktualizować, a dopiero później zaczną resztę wyłączać. Tak, mam nadzieję, że to będzie taka kolejność, a nie odwrotna, tak, że to jednak nie będzie wyglądało jak w Barei. No ale a jakby rozumiem o co chodzi, tak, że jeżeli funkcji tych konkretnych voice over LTE nie ma w tych telefonach, nie będzie 3G, to nie będzie HD Voice, to będziemy musieli się cofnąć. A jeżeli nie masz tych funkcji, no to jesteś generalnie właśnie w tej epoce 97. Czaję, czaję. No nie wiem, jest ciekawe jak to wygląda. Znaczy, nie wiem, no mogę zapytać tam, bo jeżeli chodzi o Orange, to akurat znam tego Wojtka tam, więc mogę zapytać w sumie. Jakoś nie udzielam się tutaj, tylko na Twitterze, ale mam inne zdanie na temat voice właśnie o voice over LTE i Wi-Fi. Otóż w przypadku LTE wspierane jest, tego co pamiętam, międzysieciowe HD Voice. Poprawia to znacząco aktualnie jakość połączenia. LTE będzie miało ogromne znaczenie, jako sieć 3G zostanie wyłączona, na których HD Voice również działał. W przypadku braku voice over LTE telefon przełączy się do sieci 2G, a to spowoduje ogromny spadek jakości połączenia. To chyba to samo co kolega poprzednio. Co do voice over Wi-Fi, to w większości przypadków pomaga, gdy w danym miejscu nie ma zasięgu sieci, lub jest ona przeciążona, albo jest się za granicą. Z użyciem voice over Wi-Fi ceny połączeń są zgodne z taryfą lokalną, polskim, na przykład będąc w innym kraju. Połączenie po Wi-Fi będzie kosztowało, jakoby się było w Polsce. A to prawda. Voice over Wi-Fi często niestety powoduje pogorszenie jakości połączenia. Jest jeszcze technologia Voice over NR, odpowiednik LTE dla sieci 5G, ale to bajka przyszłości. A to nawet nie wiedziałem, przyznam się, więc dobrze się czegoś nauczyć. Podsumowując, Robert, jak będziesz miał chwilę i mieć, polecam sprawdzić jedno i drugie, że postępuje wyłączenie sieci 3G. Dobra, ja zapytam Wojtka, tak? Mogę sobie to zaznaczyć, te dwa tematy sobie zaznaczę, o tak, zbiorczo. Może się uda dostać jakąś informację. Panel Leon. Cześć Robert, szukam smartfonu z najlepszym aparatem do 2500. Czy może zaryzykować i poczekać na S22 FE? On raczej aparat będzie miał dobry. Pozdrawiam. Zresztą ciężko powiedzieć, bo jakby ceny telefonu ogólnie poszły w górę i nie wiadomo co będzie działo się dalej. Pewno S21 FE jest w chwili obecnej tym telefonem, chociaż tak jak mówię, nawet starsze telefony podrożały. Ale on chyba będzie się łapał. Czy S22 FE się pojawi gdzieś tam powiedzmy w sierpniu, bo tak chyba było wcześniej, tego nie wiem. Są przecieki jakieś, że tak. Pewno może to będzie ten telefon, który dostanie 50 megapikseli, tak jak już starsze galaktyki, te główne, więc pewno różnica będzie. Natomiast czy jakaś gigantyczna, też bym nie powiedział. No wszystko zależy, czy potrzebujesz teraz telefonu. Jeżeli widzę, że się jakimś konkretnym telefonem zainteresowałeś, to może faktycznie być tak, że warto na niego poczekać. Tylko no, to jesteśmy w sferze domysłów, tak, nadal mimo wszystko. Heroes 2879. Cześć, przesiadka z S9 na S23. 253, jestem mega zadowolony. Wrażenie do pozazdroszczenia. Pozdrawiam dla Ciebie i dla rodzinki. Kolejny zadowolony użytkownik. Fajnie, szkoda, że tak mało tych błędów znajdujecie. 90 Patres. Witam wszystkich. Chciałbym poinformować, że 15.02 dostałem One UI 5.1 z poprawkami na luty 2023 na S21, którego mam z OLX-a sieci T-Mobile. Pozdrawiam się również. Cieszę się, że Fabian coraz bardziej się powolutku rozkręca i więcej pisze niż Spoko Live. No, tym razem nie. Jak to dalej pójdzie, to Q&A będzie trwało ponad 2 godziny. Pozdrawiam wszystkich. O, dlatego się spieszę. Nie pozwolę na to w tym odcinku. Daniel Michalak, jak myślicie, co jest lepsze dla baterii? 15 W bezprzewodowego czy 30 W po kablu? To zależy, gdzie telefon się mniej grzeje. Sprawdziłbym to. Jeżeli tam wybrałbym pewno to, co jest mniej obciążające dla temperatur. I oczywiście trzeba mieć też na uwadze, że są pewno momenty, kiedy w pokoju jest cieplej, tak, więc się będzie grzało jeszcze bardziej. Więc pewno wybrałbym to, co się mniej grzeje. I podejrzewam, że to jest 30 W na kablu. Jednak indukcja się mocniej grzeje. Łukasz Rybakowski, może jakieś omówienie, jaki wpływ ma marka na smartfon co do wyboru? Jak to jest z tym Apple, że tak wolno traci względem Androidów, skoro nadeszły czasy, że poziom mają podobny? No to już mówiliśmy o tym, jeżeli chodzi o dlaczego Apple tak mało traci. Jaki wpływ ma marka na smartfon co do wyboru? Czy marka ma wpływ na to, jaki ty robisz wybór? No, znaczy decyduje o tym, ile telefonów będzie i jakich, tak? Dlatego pojawiają się, znaczy producenci będą pojawiały się nowe telefony z jednego prostego powodu, bo generalnie telefony poszły do góry,
I po prostu robi się luka między tymi telefonami właśnie gdzieś tam za 1500 do 2500. I jak możecie zauważyć, że już nawet te właśnie te wszystkie modele, które były takie w stylu S20 FE, czyli modele, które były za dwa koła, one już teraz jako te nowe, które wychodzą, czyli też mówię o Xiaomi 12T, one już kosztują teraz powyżej 3 koła, więc, a flagowce są jeszcze powyżej 4 koła. Więc generalnie sytuacja jest taka, że robi nam się luka między przedziałem 1500-1800, bo tam się kończą te A50 wszystkie i tak dalej, i te Lite od Xiaomi na przykład, do 3000. I myślę, że tam będą pakować kolejne modele, więc producenci po prostu przesuwają ceny, tak, rozciągają po prostu te wartości od najniższych do najwyższych i dodatkowo jak się zrobi za duża luka, powiedzmy, to wpychamy tam nowy model, więc może się pojawić coś po prostu nowego. No i super, że Fabian Kowalski się w końcu otwiera na tą fajną grupkę pasjonatów, którzy się tu zebrali, tak, dokładnie. Smykonis, Pixel 7a, aktualnie S23, jest z poprzedniego roku Zenfone 9, to są kompaktowe smartfony jak na te czasy. I jak myślisz, Robert, czy to zagości na dłużej u wszystkich producentów? Podoba mi się wybór, że jest ultra zwykły, jak powinno być od dawna. Świetny materiał zrobiłeś o S23, klasa, czekam na ultra, pozdrawiam. Wiesz co, no ja mam nadzieję, że też będą tak, że będą jednak te małe telefony. Nie, że one muszą być tak małe jak S23, ale że będą kompaktowymi, no bo jednak S23 też nie jest mały, tak, ale jest kompaktowy, taki naprawdę, że nie patrzysz na niego jak na wynalazek taki, że no, nowoczesny wynalazek, który zaraz będzie większy niż tablet. Więc spoko, ja mam nadzieję, że po prostu tak to będzie wyglądało dalej. A Ultra, no myślę, że jak może z waszej perspektywy to będzie jutro. Zobaczymy, postaram się. Mariusz, dlaczego twierdzisz, że nikt nie pyta o nowego Samsunga czy OnePlusa? Ja się właśnie pytam. iPhone mnie nie interesuje. No tak, nie, no śmiałem się przecież oczywiście. Maciej Kania, hej Robercie, jaki masz scenariusz, który najpierw pokazuje, jaki dany telefon trzyma na baterii? Bo na przykład widziałem, jak S23 miałeś 4 godziny 4 SOTU ładowania i cały czas coś leciało i wtedy było 5%. Nie mam tego kanału, ale mogę ściągnąć. Co mam dokładnie zrobić, żeby przeprowadzić taki test i porównanie? I proszę, żebyś szczegółowo to omówił, bo chcę to przyrównać, jak zainstaluję aktualizację MIUI 14. Znaczy generalnie to wygląda tak, włączam sobie Kanal Plus, włączam sobie dowolną telewizję na żywo i włączam sobie ją w małym okienku, albo na cały górną część, albo tylko w narożniku i w międzyczasie korzystam z Twittera, Facebooka, nie wiem, Instagrama przeglądam czy cokolwiek. Wiadomo, że czasami się jakby wstrzyma ta telewizja na żywo, no bo tak to działa, że jak się odtwarza jakiś inny film w tle, to się to wstrzymuje. Natomiast ten scenariusz na każdym telefonie powoduje to, że telefon się po prostu zaczyna gigantycznie grzać. Co więcej, zauważyłem, że nawet zdarza się to tak, jeżeli masz YouTube Premium, ale w mniejszym stopniu jednak mimo wszystko, i też wydzielisz sobie film do małego okienka. Jeżeli masz dwie takie rzeczy, że jakąś obciążającą apkę social media i dodatkowo film leci w tle, to telefon się robi bardzo ciepły. Wczoraj nawet przy samym YouTubie w małym okienku, bez niczego w tle, iPhone mi się tak zagrzał, że myślałem, że po prostu mi wybuchnie w kieszeni. Więc polecam sobie sprawdzić, jeżeli ktoś chce. Coś mi tu nie gra. Powiedziałeś, że różnice są kolosalne. Włączyłem recenzję S22 i maksymalny czas, jaki tam zarejestrowałeś, to był 6 godzin na ekranie. S23, tak, ale to był telefon, który był zupełnie nowy i to był maksymalny czas, który wydarzył mi się raz. Na ogół były te wyniki dużo niższe. O czym też mam nadzieję, że tam słuchałeś, bo tam mówiłem o tym później. Zresztą pisałem też to później o tym też na Twitterze. Natomiast na S23 jest to, że te 5,5 godziny to jest takie powtarzalne, tak? I jakby raczej poza jakimiś tam scenariuszami takimi skrajnymi, raczej mam zawsze powyżej tego. Teraz akurat siedzę na innym przedpremierowym telefonie, więc nie mam już teraz jakby w zasięgu S23. Natomiast no te wszystkie wyniki, które tam wrzucałem, to znaczy jakby w takim odczuciu, powiedzmy, codziennego korzystania S23 na pewno będzie lepiej wytrzymywał niż S22. Poszedłem do sklepu zobaczyć, takie są te wibracje w iPhone'ie. Jak pisałem, to nic tak nie czuć, jak brałem gest do góry, gdzie trzeba było się skupić, żeby coś poczuć. Dlaczego tak? Wiesz, to nie wiem, no najlepiej w iPhone'ie najlepiej wibracje czuć najfajniej w aplikacjach, które mają jakieś scrollery, czyli na przykład, nie wiem, budzik czy coś tam, jak przewijasz każdą cyferkę sobie, każdą godzinę, to mega fajnie czuć. I takich miejsc jest więcej, w zależności od aplikacji, tak? Ale niektóre Androidy, na przykład moim zdaniem OnePlus 11, ma dużo więcej miejsc, gdzie fajnie czuć tą wibrację, o czym myślę, że dużo osób nie powiedziało. Maciek, promocja na nowy telefon
Samsunga miała trwać do 16. Wszystko cudnie i pięknie, jednak nie do końca rozumiem politykę firmy. Najpierw zachęcają do kupowania, ogłaszają sprzedaż premierową, informują o tym, że tylko na stronie producenta znajduje się ekskluzywne kolory, a jednak dostępność kolorów w ogóle była tak mocno ograniczona, że to głowa mała, zwłaszcza na 3-4 dni przed końcem promocji. Właściwie nie pojawiły się możliwości zakupu standardowych kolorów, po prostu producent położył lagiem, a wciskał kit o dynamicznej dostępności. Na 24 godziny przed końcem dostępne były tylko dwa kolory na stronie producenta, jeden zwykły, jeden ekskluzywny, a wieczorem było tylko gorzej. Jednak zaraz po promocji, kilka minut po północy, tak jak przewidywałem, pojawiły się dostępność aż 5-8 kolorów. Czy to nie nabijanie klientów butelkiem? Na niemieckiej stronie producenta cały czas ewentualnie braki były uzupełniane. U nas było to zapomniane, zaś eksperci z Samsunga jedynie potwierdzali, że nie zamierzają uzupełnić braków. I tak, i nie, no, czy wygląda to tak, że na przykład, nie wiem, pamiętajcie, że na przykład wiem, jak to działa w Samsungu, tak, ale podejrzewam, że w każdej firmie tak to działa, że jak są zagraniczne, że polski oddział Samsunga po prostu też jakby kupuje tam od Samsunga jakąś pulę telefonów, tak, i ta pula, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, 5 tysięcy telefonów, powiedzmy, albo 10 tysięcy telefonów, to jest pula tylko na premierę. I one są tam, jest tyle takich, tyle takich, tyle takich, tyle takich. Jeżeli ktoś wykupuje dany kolor, to z tej puli zostaje tylko to. I oczywiście, jak się skończyła ta premiera, to jest druga pula, na przykład dużo mniejsza albo dużo większa. I na przykład, no, jest taka pula, znaczy zawsze jest tak, że jest do wyczerpania zapasów, tak? No i zapas na ten kolor się skończył i tyle. No, nie wiem. To jest tak jak przy samochodach, no też masz jakieś tam wersje, powiedzmy Intiale Paris były na przykład na początku jakieś Renault sprzedawane, później też były dostępne one, ale one były na przykład były lepiej wyposażone, jak kupowałeś je zupełnie na początku, jako tam pierwszy z 1000, tak? Zawsze tak jest. I okej, fajnie było jakby te kolory z tej pozostałej puli zostały wciągnięte w tą pierwszą, ale to czasami są, nie wiem, różne zamówienia, różne w ogóle, nie wiem, dostawy. Może się okazać, że na przykład tam te telefony będą później, a te już były tylko dostępne. Niemiecki rynek jest dużo większy, więc jakby pewna dostępność tych kolorów też była dużo większa, więc no zawsze jesteśmy trochę gorszym krajem pod tym względem, ale tak to w skrócie wygląda i podejrzewam, że u wszystkich, niestety, no ale wiem, że tak to, no chcielibyśmy, żeby do samego końca były wszystkie kolory, ale też no jakby z punktu widzenia producenta to też tak, też pewno chodzi o to, żeby pokazać, że o, tu się wyprzedały już te kolory, no takie super zainteresowanie. Damian Birecki, mam i ja. Cześć Robert, kupuję z Tobą telefon od Galaxy S6, następny S8, S10 Plus, teraz S23 Ultra, kupione w promocji za 1300 euro. Robert, chciałem zostać Harrym Potterem i szukałem jakichś filmów lub instrukcji, jak w pełni wykorzystać ten rysik. Nic zbytnio nie znalazłem. Jak myślisz, może zrobiłbyś takie szczegółowe nagranie z wszystkimi funkcjami rysika, co on naprawdę potrafi? Przydałoby się takie nagranie. A poza tym dziękuję za naprawdę dobre recenzje i test telefonów. Do zobaczenia znów za kilka lat przy nowym zakupie. Nie, no wpadnij wcześniej, ale cieszę się, nie? Dobra, gratulacje i oczywiście wszystkiego dobrego. A odnośnie rysika, no to pokażę trochę w recenzji, chociaż znowu pewno wyjdzie za długo. Mr. Jazzowo. Cześć Roberto, stoję przed zakupem 14 Pro i mam problem związany z wyborem modelu. Zdecydowanie będzie to wersja 2.5.6, ale nie wiem, czy brać 14 Pro czy Maxa. Do tej pory używałem modeli mniejszych, 6.1, a wcześniej 5.8. Zawsze mnie przerażą modele Plus i Max. Chciałem jednak poświęcić wygodę na korzyść baterii ekranu, gdyż nie mam iPada, na którym wygodnie przeglądać YouTube, czy też serwisy streamingowe, choćby w podróży. Słyszałem też opinię, że modele Pro Max jest bardziej odporny na przegrzewanie się, gdy ekran świeci w pełnej jasności lub działa pod obciążeniem. Jakie są Twoje przemyślenia? Dobrze, że jesteś. Subskrybuję od początku kanału. Top of the top. Dzięki. Wiesz co, no, powiedziałbym to przy każdym poprzednim iPhone'ie, że Pro Maxy się mniej grzeją i mają lepsze baterie, większe ekrany i więcej korzyści kosztem tej poręczności, natomiast nie przeczytano się Pro Maxie. W sensie, ten telefon mi się najbardziej grzeje z wszystkich, które miałem, Pro Maxów, czy ogólnie tych dużych. Najgorzej trzyma z tych wszystkich telefonów i wiem, że są osoby, które mówią, że nie mają tego problemu, ale u mnie on jest, tak? Ja nie wiem, zastanawiam się, czy może nie wyzerować go już i spróbować go skonfigurować jeszcze raz. Natomiast ja nie mogę teraz czystym sumieniem powiedzieć, że ten telefon jest po prostu taki fantastyczny, że wytrzymuje tak długo, jak na przykład mówiłem na 13 Pro Maxie, że gwarantuję, że to są dwa średnio intensywne dni. Tu tego nie mogę powiedzieć, niestety. Więc ogólnie pod tym względem jestem troszeczkę zawiedziony. Natomiast polecam się przejść po prostu i do sklepu i zobaczyć sobie, bo wiesz, to, że się chwilę pobawisz, to jedno, natomiast
Pewno dla spokoju ducha bym kupił ten telefon przez internet, żeby mieć te 14 dni, żeby w razie czego odstąpić od umowy. Bo wiesz, bo jednak jak tam w sklepie pomacasz, to będziesz miał jakieś tam wrażenie, ale noszenie tego klocka przez tam jakiś tam czas, przez parę dni, czy odkładanie go też tak dalej i trzymanie w ręce, bo to jest też cięższe urządzenie, tak? To może zawsze wpłynąć na to, jak nie wiem, jak twój nadgarstek będzie pracował. No to wiem, że to są proste, jakieś trywialne rzeczy, ale dopiero organoleptycznie jesteś w stanie to stwierdzić, bo takie tam, wiesz, gadanie czy chwilę pomacanie w sklepie nie da ci takiej pełnej odpowiedzi, niestety. A więc ja bym to po prostu sprawdził sobie, jak się da, tak? Wiesz, w sensie, no. Natomiast tych benefitów, o których mówiłeś, ja na razie naprawdę nie czuję w tym modelu. Homer Simpson. Cześć Robert, jak wypada S23 Ultra pod względem chwytu użytkowania jedną ręką? Aktualnie używam iPhone'a 11 Pro Max i jest dla mnie idealny pod tym względem bryły i wielkości. Czy lepiej wybrać S23 Plusa? Znaczy, wydaje mi się, że S23 Plus może być trochę pewniejszy, bo jest chyba ciut węższy, ja to jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że tak jest. S23 Ultra będzie pewno lepiej trochę leżał w dłonie, bo jest zaokrąglony, tak jak zresztą iPhone 11 Pro Max, na przykład względem 12 czy 13. Natomiast no ja nie uważam, żeby ten telefon był do operowania jedną ręką, tak? To jest bardzo ciężkie. Ja na dworze raczej tego nigdy nie robię, tym bardziej, że to nie są moje sztuki, więc wolę nie uszkodzić, bo jedna jest od Samsunga, dwie są od Komputronika, nie chciałbym, żeby mnie zabili. I generalnie no, to jest ryzykowne. Ja też jak robię coś jedną ręką na swoim iPhone'ie zawsze na dworze, to jednak gdzieś tam mam duszę na ramieniu, więc staram się tego nie robić. Więc uważałbym z tym. Souter 95S. Widzicie, robicie, to nie jest sponsorowane. Składam serdeczne podziękowanie jednemu sklepowi komputerowi, gdzie się da. Niech ludzie się dowiedzą, że obsługa jest 11 na 10. Wracam z pracy i wszędzie wchodzę na piechotę. Patrzę, że moje słuchawki z Kali Candy się zwyczajnie nie naładowały i są zepsute. Mam umówiony seans do kina i 30 minut max na chodzenie po galerii. Wbijam jak szatan do pokoju tortur do małego sklepu stacjonarnego Komputronik w galerii handlowej Lublin Plaza. No pewno Lublin. I mówię, że potrzebuję na szybko słuchawki. Pytam o raty. Są od 100 zł w 15 minut słuchawki kupione. Jeszcze jedno pytanie ode mnie dla sprzedawców. Czy jak będę na desancie mogą u nich podładować, bo czeka mnie półtorej godziny powrotu do domu. Obsługa, nie pamiętam imion, jak najbardziej naładowała. To było wczoraj o 16:17 godzinie. Wielkie brawa, bo uratowali mnie od ciszy w chodzeniu i jeżdżeniu autobusami. Obsługa 11 na 10. Polecam Komputronik. Dzięki bardzo. Nie wiem, nie byłem w Lublinie już chyba dziesiątki lat, więc cieszę się, że po prostu się udało. Ale mam nadzieję, że po prostu wszędzie są tacy pracownicy, żeby po prostu pomagać. I na koniec Marek Antusiewicz, cześć Robert, czy jest szansa na testowanie Maca Mini M2? Niestety nic nie wiem na razie na to. Czy pojawi się coś z serii stare, ale ja wiem, że to czas nowych premier, ale pytam o jakieś starocie, a może jednak. Może się coś pojawi, nie wiem czy przed MWC, ale raczej po, ale też już obiecane, bo mam wpisane na listę, chcę wrócić do projektu Wasze Smartfony, więc mam nadzieję, że zrobimy i teraz, że zrobimy to jakoś też tak z pompą, żeby to fajnie wyglądało i zrobimy jakieś takie zasady, żeby było, nie wiem, trzy zdjęcia, takie profile, żeby to było widać i tam kilka słów opisu o telefonie, czy zadowolony i jakaś ocena, żeby tak zrobić taki przegląd telefonów różnych, starych, nowych, żeby to fajnie wyglądało. Dobra, to na dzisiaj tyle. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, nie wiem ile czasu to trwało, ale mam nadzieję, że się zmieściliśmy w jakiejś półtorej godzinie. Trzymajcie się, miłej niedzieli i widzimy się raczej za 2 tygodnie, jeżeli chodzi o Q&A. Pa, pa.